Ferie zimowe na Półmetku. Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów po raz kolejny stanęła na wysokości zadania, organizując dla lokalnej społeczności atrakcyjne zajęcia na świetlicy. Wszystko dla maluchów, których rodzice pracują w ferie i tych, których po prostu nie stać na wyjazd z miasta. Sportowe rozgrywki, dyskoteki, konkursy czy spotkania edukacyjne to tylko część przygotowanej oferty. Jak zawsze wszystko za darmo, dzięki wielu przyjaciołom Rady, którzy zakupili dla maluchów nagrody i słodki poczęstunek. Ukłon dla naszej parafii świętego Jerzego Matki Bożej Różańcowej, dla księdza proboszcza Mariana Kujawskiego. Wspólnie te ferie zorganizowaliśmy. TPD, no i co? I telewizja nami stanęła na wysokości zadania, bo sponsorzy dopukiwali. Panie Ryszardzie, my też chcemy pomóc, bo są to ferie za darmo. Tu nie pobieramy ani grosza, a radość, uśmiech tego dziecka w dniu dzisiejszym, panie redaktor, no wszystko widać. I podkreślam tutaj, Straż Miejska od wielu lat nas tutaj wspiera, nie nas, ale też i inne szkoły i za to serdecznie dziękuję. Maluchy rozegrały turniej tenisa stołowego, w którym na zwycięzców czekały puchary. Często gracie w ping-ponga tutaj w świetlicy? Ogólnie to zawsze. Tak, wasze. Można powiedzieć, że jesteście najlepsi? Nieraz. A jak wam się podobają tegoroczne ferie? Dobrze mijają, są fajne wycieczki. Ale żeby mogło być fajnie, musi być również bezpiecznie. Dlatego radę odwiedzili funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii oraz nagrodzili uczestników konkursu Bezpieczne Ferie atrakcyjnymi nagrodami. Jak państwo widzieliście przed chwilą, konkurs się udał, wszystkie prace były super i każdy z uczestników tego konkursu otrzymał nagrody i prezenciki. Ja zdobyłam pierwsze miejsce i na moim rysunku znalazła się policja i Straż Miejska, która Straż Miejska trzyma dziecko i jest napisana, że nie wolno wskakać do jeziora, bo się może załamać. Ferie zimowe na Białym Kamieniu to nie tylko turnieje sportowe i zajęcia edukacyjne, ale również atrakcyjne wycieczki. Wśród wyjazdów znalazła się całodniowa wycieczka do Wambierzyc. Maluchy miały zapewniony przejazd nowoczesnym autokarem, opiekę, zwiedzanie, ubezpieczenie, a także ciepły posiłek. W organizacji wypoczynku pomogła parafia świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej oraz radna powiatu ziemskiego Beata Żołnieruk. W tym roku w feriach zorganizowanych przez RWS Biały Kamień Konradów uczestniczy 50 dzieci. Tyle samo maluchów ze świetlic środowiskowych w gminie Głuszyca jutro dzięki sponsorom pojedzie do kina.